Moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym Urbexie. Co? Kolejna szkoła, która nam się trafiła przez przypadek. Nic o niej nie wiem. Więc co? Zapraszam Was do wnętrza. Halo, dzień dobry. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w środeczku. Piękny korytarz. Ale tu jest ruina. Niesamowita. Zaczniemy może od prawej strony. Miękka podłoga. No, niestety. Czas robi swoje. Tu była na pewno jakaś sala, ale jaka? Nie mam zielonego pojęcia. Mamy tu jeszcze piec. Śmierdzi trochę wilgocią. Szkła trochę. Jak możecie zauważyć, wydmuszka. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie będziemy świecić po oknach. Kolejny rozwalony piec. No przykre to trochę jest, przykre. No niestety, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. WC, ale oczywiście kibelkę nie ma. Drzwi do ubikacji zrobione chyba z drzwi meblowych. Bodajże. Tu już w sumie nic nie ma, więc nawet nie będziemy tam wchodzić dalej. Kolejny piec. Lato, jesień, zima. No fajnie, fajnie. O, mamy tutaj część laleczki. Amputowana chyba. Powiem Wam, że szkoła w dramatycznym stanie. Nic tutaj praktycznie nie ma już. O, mamy piwnicę i chyba piętro. Idę do góry. Zobaczymy, jak te schody tutaj wyglądają. No powiem Wam, że chwiejna trochę podłoga. Muszę przygasić światło, żeby nie było nas widać z drogi. Mamy jakiś taki rajdołek w sumie. Nie wiem, co to za rajdołek. Tu już widzę, że też nie ma okien. Pieca również nie ma. Tu jakieś, nie wiem, co to w sumie jest. Tam raczej nie da się przejść. Składowisko drzwi. Mamy salę. Muszę odejść od okien. Jestem trochę na widoku.
Tutaj w sumie nic nie ma ciekawego. No powiem wam, że ruina jest niemiłosierna. Strychu już nie ma. I co? Widzimy się na dole. Dobra, moi drodzy, została nam jeszcze piwnica. Śmierdzi tu trochę. Niestety. Bardzo fajna, malutka. Ale tak naprawdę nic tutaj nie ma. Nie wiem, odkąd ten budynek jest opuszczony. Może znajdę jakieś informacje źródłowe. To zostawię w opisie tego filmu. Dobra. Myślę, że nic więcej już tutaj nie ma do oglądania, więc widzimy się na zewnątrz. No i moi kochani, tak wygląda szkoła z zewnątrz. W środku było mało w sumie rzeczy. Jak mogliście zauważyć, niewiele się zachowało. Budynek w opłakanym stanie. W piwnicach nie było za wiele. Strychu nie ma, więc co? Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że filmik się wam podobał. I jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, to serdecznie zapraszam. Jeżeli się filmik podobał, zostaw łapkę w górę. Zostaw jakiś komentarz. Konstruktywna krytyka mile widziana. Jeśli doceniasz moje wyprawy, możesz postawić mi kawkę na dalsze eksploracje. I co? Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Siema.